Witajcie, ja jestem Norbi, a to jest kolejny odcinek z dawno niewidzianego cyklu Twierdza. Oczywiście bardzo lubię... Oglądać, pokazywać bitwy z twierdzy, natomiast nie, nie dostawałem żadnych powtórek takich, które by się nadawały, takich, które byłyby ciekawe, interesujące. Nie chcę pokazywać tylko za każdym razem bitwy na szóstkach, ale też pok e lubię pokazywać bitwy na ósemkach bądź na dziesiątkach, jeżeli są oczywiście ciekawe, interesujące. Jak widzicie, mamy tutaj. Klan BWPL, jeżeli dobrze pamiętam, to są bogowie wojny i przeciwko klanowi HDU. Klan HDU, jak widać, dużo, dużo lepszy, mają tylko 5% szans na zwycięstwo, dlatego też cały klan, wszyscy gracze, kierują się w kierunku Górek. Oczywiście mapa to Renberg. Jak widzicie, różnica jest kosmiczna, jeśli chodzi o statystyki. Cały klan powinien się rzeczywiście skierować w jedno miejsce, nie można się rozdzielać, ze względu na to, że źle się to zwykle może skończyć. 1390 tylko pojechał wyspotować coś, zobaczymy tą 90, gracz czarny 3 3330 i pojechał tylko zrobić szybkiego spota i będziemy próbować, będzie on też próbował nie zginąć, to jest zbyt szybko, żeby nie osobić drużyny. Jak widać, wszyscy pozostawali sobie bardziej tak na, na dole. Tutaj mamy RU-251, które błyskawicznie przedostało się w naszym kierunku. I w tym momencie dostał dwa strzały. Jeszcze dodatkowo odwdzięcza się tutaj strzałem w Amoraka. Trzeci strzał, ale RU już jest dosyć mocno obite, więc no, lepiej, żeby się rzeczywiście wycofało. T6-9. Ogólnie składy dosyć ciekawe. Tutaj mamy raczej skład taki bardziej ciężki. Sodziesiątka, setka, IS-3, T3-4, dwie pantery zarabiaczki, T4-ferdek. A, dobrze, w tym momencie dostał kolega od FCMA, który tam gdzieś strzela, robi jako sniper. No i niestety zrobił nam tutaj lekkie kuku, łącznie z podpałem, dlatego też, no, lepiej się wycofać. Jak widać, cały klan tutaj HDU robi sobie wjazdy na bazę, i przez to no, niestety trzeba się bronić. Tutaj została tylko Pantera88, Ferdynand oraz bardzo dobrze ustawiona 90, która ma zadanie świecić robić z normalnego spota. Nie pytajcie mnie, co to są za jakieś te niebieskie rameczki, ponieważ nie mam pojęcia. Zainstalowałem sobie dzisiaj... Um, zainstalowałem sobie dzisiaj na tym komputerze, na którym nagrywam znowu mody Aslina I, i dlatego też dziwię się teraz, co, co to znowu mi się tutaj dograło. jakaś żarówka tutaj się świeci, ciekawostka. Dobra, nieważne, nie o tym ja w tej bitwie patrzymy się mniej więcej, zobaczymy co tutaj jeszcze robią Pantera, a zobaczcie, jeszcze tam pojedynek, Pantery dwójki kontra T-44. Trudno zwyrokować, kto tutaj ma większe szanse na, na wygraną, ale jak widać w panterę wchodzi wszystko. nie ma konieczności używania golda, 175 penetracji. Spokojnie, wystarczy, żeby tutaj tą panterę dwójkę obijać. Tym bardziej, że to, co jest ciekawe, to jest gracz o dosyć dobrych statystykach i rzeczywiście tutaj powinien sobie nawet nieźle radzić. Strzela do zupełnie innych przeciwników i to jest jego błąd w tym momencie, moim zdaniem. Ta żerówka to jest chyba to, że my go zasieciliśmy albo w coś w tym stylu. Ciekawe. Strzela do innych przeciwników. Zamiast zająć się tutaj tą 44, która była blisko, i w momencie, gdy on strzela do kogoś innego, oczywiście wykorzysta tą sytuację i będzie spokojnie mógł bić. Ale wyglądają te płastokąciki. Jak widać Ferdynand na górze, rządzi i dzieli, trochę ich pewnie tutaj poobijał. Pantery 8.8 jadą do biś i właśnie w tym momencie go niszczą. Został im jeszcze jak Tiger 8.8, T49, 2 FCM, 1... -y, a, ta 69 właśnie w tym momencie wyparowała. Jest 6 do 2. Oni się w tym momencie delikatnie cofnęli. O, ta 49 wykańcza wykańcza ISA 3 Oni się lekko cofnęli. Nie będą już mogli za bardzo walczyć w takim bliskim dystansie. Zbyt dużo pojechało osób na bazę, żeby skapować bazę. I to się zwykle źle kończy, dlatego też, dobra, jak Tiger 88, pięknie wykończony 7 do 5, już się ta sytuacja troszeczkę zmienia, ze względu na to, że już nie ma tak wesoło, ale spokojnie. Mimo tego, że. Au, to musiało musiał boleć, że jest 8 do 5, tak jak widzicie, jeśli chodzi o sytuację, a nie dobrze, teraz się pojawił FCM, już się sytuacja wyjaśniła, jeśli chodzi o ilość HP. 9 do 5. Aha, teraz jeszcze dodatkowo mi pokazuje, że wykryty przeciwnik został zniszczony. 9 do 5. Został im tylko T49, które oczywiście, korzystając z tego, że jest bardzo szybki, jest w stanie uciekać i gdzieś tam jeszcze próbować odgryzać. Natomiast. A jest ta czterdziestka dziewiątka. Niestety nie mam tutaj możliwości, żeby tak przeskakiwać pomiędzy, pomiędzy graczami. Dobrze byłoby mieć właśnie takie jakby możliwość spektatora, który po prostu przeskakiwałby sobie, jakby mu się żywnie podobało. Okej. Okay. 90, która na samym początku spotowała tak dzielnie i zobaczcie, zagrała bardzo dobrą bitwę, ponieważ zrobił tutaj aż 4 fragi. Wziął i dokończył te 49. Zobaczmy teraz, jak mniej więcej się to rozkładało, jeśli chodzi o graczy. To oczywiście trudno się komentuje bitwę w ten sposób, jeżeli bitwa jest rozciągnięta. Natomiast, jak widzicie, pomimo tego, że koledzy mieli 5% szans na zwycięstwo, że w teorii nie mieli wcale jakiejś tam dużej różnicy, jeśli chodzi o ilość HP. Pomimo tego, że klan bardziej znany, bardziej uznany, kontra klan początkujący, Każdemu może zdarzyć się. To nie jest tylko tak jak na szóstkach, że na szóstkach parę strzałów i jest taki czołg wykończony. Tu też mamy większą reśka mocniejsze działa i spokojnie możemy walczyć się równi z równym z każdym z kanów. Zobaczcie, jak ładnie zagrał. 1394 fragi, Ferdynand 2000 damage, jedna Pantera, no tutaj tam nie poszalała, ale podobijała i to najważniejsze było. Pantera druga 2151 damage 2444 ,44, T-44, który tak fajnie walczył z Panterą dwójką. Także, jak widać, twierdzę, że żyją swoim jakby takim swoim życiem. Te klany, wszystkie nawet te topowe klany, nie ma to znaczenia jaki to będzie klan. Nie przywiązując aż takiej uwagi do tego, żeby brać i grać jak najlepiej, brać wybierać sobie najlepszy skład, wybierać sobie niesamowicie wymyślone taktyki itd. Po prostu to ma mieć tylko i wyłącznie za zadanie zebranie surowców i zdobycie doświadczenia dla załogantów oraz kasy. Dlatego też często właśnie tak jak tutaj w tym przypadku, tacy gracze decydują się na branie jakichś zarabiaczy, które sobie naprawdę dobrze radzą. Jeżeli macie jakąś ciekawą bitwę, wysyłajcie mi ją, oczywiście stwierdzę, wysyłajcie mi ją na maila, a ja będę chętnie pokazywał. Dzięki, trzymajcie się i do usłyszenia.